Witam bardzo serdecznie po 40 dniach pobytu w Bułgarii, w większości w Złotych Piaskach. Studziło mi się już jedzenie hotelowe, dlatego przyszedłem do baru, restauracji, coś zjeść. Zobaczę, jak to będzie tutaj wyglądało. Zapowiada się obiecująco, bo menu jest już w języku polskim, więc możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda. Teraz powiem o cenach, jak wybiorę danie i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku. Na karcie dań, które oferuje restauracja, jest bardzo wiele dań. Są dania mięsne, są rybne, są owoce morza i sałaty. Na krewetki i kalmary czekaliśmy 35 minut. O, zamówiliśmy jeszcze mięsko, tutaj słoiczek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zjedzeniu. No i jesteśmy po konsumpcji. Szaszłyk z kurczaka wyśmienity. Kalmary jadałem lepsze. Krewetki to też do górnej połowy należą. Ale cóż, zapłaciliśmy 72 lewa. To jest około 180 zł. Porównywalnie z Bałtykiem. Jak to wygląda? Proszę o komentarze. Dużo czy mało? Trzy dania łącznie z napojami 180 zł. Jeżeli natomiast chcą Państwo zobaczyć więcej, co dzieje się w Bułgarii, zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dziękuję, do usłyszenia, a może do zobaczenia. Mówił dla Was Janusz Stefańczak.